Cześć, witajcie. Tym razem malutki odbiornik ze stajni Unitra Eltra Liza R203. Radyjko trójzakresowe, długie, średnie, zakres UKF dolny, zasilane tylko i wyłącznie z bateryjek bądź zasilacza zewnętrznego. Spróbujemy to radyjko uruchomić na zasilaczu laboratoryjnym i sprawdzimy, czy w ogóle jeszcze działa. Co ciekawe, radyjko ma, może to będzie widać, oryginalną plombę z Eltry. Więc spróbujemy oczywiście je otworzyć i zobaczymy, jak wygląda wnętrze. Plombę tak czy siak trzeba złamać, bo radyjko będzie w późniejszym etapie przestrajane, strojone ponownie, więc tak czy siak trzeba je doprowadzić do stanu używalności, więc zapraszam na film. Skala bardzo prosta. UKF średnie długie, gałka strojenia, przełącznik zakresu, zintegrowany wyłącznik z potencjometrem głośności, głośniczek, rączka, oryginalna cała antena, niepołamana, na bardzo fajnym mechanizmie, który skokowo pozwala ustawić antenę. I antena jest sztywna, nie opada nam, więc pomysł ciekawy. Ok, tyle co z prezentacji. Weźmy się za otwarcie odbiornika. Radyjko posiada trzy śruby. Jedna, druga przykryta plasteliną z plombą. Trzecią już wykręciliśmy, bo była skorodowana po niestety wycieku baterii. Oryginalny numer radyjka jest bardzo słabo widoczny, bo został niestety zatarty przez wyciekające baterie. Jest mocno skorodowany. Możemy zaobserwować, że jest to rocznik 87, numer radyjka 54-34-03. Tak więc jedną śrubkę mamy wykręconą. Próbujemy dobrać się do drugiej śrubki. I chyba się udało już odkręcić. A jeszcze wychodzi. O. Śrubeczka wykręcona. Teraz próbujemy dobrać się do śrubki z plasteliną. Plombę już złamaliśmy, widać śrubkę. Zielona plastelina. Jeszcze nie chcę puścić. Coś ciężko idzie. Po małych bojach udało się śrubkę odkręcić, czyli mamy wszystkie śrubeczki 3 odkręcone. To możemy ściągać obudowę radia.
Coś nam jeszcze blokuje. Ach tak. Gałka strojenia. Gałka potencjometru. I przełącznik. I w tej chwili mamy ściągnięte wszystkie rzeczy, które nam blokowały dostęp. I voilà. Konstrukcja bardzo prosta. Mechanizm podobny do radyjka Eltra R1002 na podobnej zasadzie. Jeżeli nie kojarzycie, jest film na kanale, więc zapraszam do obejrzenia. Co ciekawe, zastosowane nie są polskie układy. Zamiast układów CEMI UL mamy TBA 820, TDA 1220. Ciekawe. Numer seryjny. Bardzo krzywo jest naklejony. Niech to już tak zostanie. To co? Próbujemy uruchomić radyjkę, zobaczymy, czy działa. W tym celu posłużymy się znowu zasilaczem laboratoryjnym. Radyjko jest zasilane 4 bateriami paluszkami, czyli ustawiamy sobie 6 V na zasilaczu. Podepniemy się krokotylkami i zobaczymy, czy działa. Za chwilę wracamy. Radyjko podłączone pod zasilacz, ustawione 6 V. Zakres fal długi, bo na UKF niestety nic nie usłyszymy. To co? Odpalamy. Potencjometr niestety jest do wyczyszczenia, bo widać, że ostro nam tutaj szeleści. Niestety potencjał jest ładny, nie kontaktuje. I biorę program pierwszego radia. UKF jest sam szum. Radyjko nie było przestrajane. Ale wiemy, że działa. Tak więc bardzo dobry kandydat na naprawę, przestrojenie i konserwację. Tak więc ostatni rzut oka na elektronikę i za chwilę skręcamy radioodbiornik i do poczekalni na swoją kolej do przestrojenia oraz naprawy.
Radioodbiornik już został skręcony. Wszystkie śrubki są na swoim miejscu. Łączę ze śrubką, która została skorodowana poprzez wyciek baterii. Tak więc radyjko działające będzie czekało na swoją kolej na przestrojenie, wyczyszczenie potencjometru, wyczyszczenie obudowy i radyjko wraca z powrotem na półkę. Dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrypcji, będzie pojawiać się więcej filmów. Pozdrawiam, Bartek.